Rafhard w dzisiejszym odcinku dość nietypowo, ponieważ postanowiłem zrobić serię na temat najlepiej sprzedających się modeli plastikowych w Polsce. Robię to na podstawie tego, co najlepiej sprzedaje się w sklepie Moje Hobby, ponieważ jest to jeden z największych sklepów w Polsce i myślę, że dobrze to odzwierciedla to, co się sprzedaje, a co się nie sprzedaje. Mamy tutaj na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o modele lotnicze, P-11G Cobus. No, to kogo by to dziwiło? Mnie to nie dziwi. Bardzo fajny model, macie go u mnie też na kanale, możecie sobie obejrzeć, jak on wygląda w środku. Na drugim miejscu jest P-11A, też mnie to nie dziwi. Również jest u mnie na kanale. Na trzecim miejscu znajduje się P-51D5 firmy Edward. Model SK1-48. Następne miejsca zajmują Dauntlessy firmy Hobby 2000. Tutaj możemy przyjrzeć się troszeczkę bliżej. Jest to firma, która pakuje wypraski Hasegawy, więc tutaj jeśli chodzi o jakość, to można być spokojnym. Do tego dodaje, tutaj widzę kalki kartografu, więc to jest też bardzo fajne. Do tego daje maskę, która jest bardzo potrzebna przy malowaniu, na przykład aerografem ułatwia życie, więc za taki zestaw tutaj Hasegawa plus dobre kalki plus maska i malowanie też tutaj jest na przykład hataki ujęte. Za taki zestaw zapłacimy 58 zł. Moim zdaniem całkiem fajna cena i całkiem dobrze wyceniony model. Na następnym miejscu widzimy tutaj preorder, czyli coś, czego jeszcze nie ma, ale możemy sobie kupić. Za jakiś czas będzie dostępne. Jest to MiG-21MF firmy Edward. Następny jest Fiat G50 bis firmy Fly za 67 zł. W skali 1 do 72 jest to nowość. Niedawno ten model wyszedł. Mamy tutaj Shotoruna, który jest dość ciekawie wygląda. Możemy sobie zbliżyć, zobaczyć, jak wypraski wyglądają. Dalej, znajdują się części też tutaj z żywicy. Widzę jakiś fotel, jakieś przyrządy. Kalki malowania też dosyć ciekawe, bo mamy tutaj na przykład malowanie chorwackie czy niemieckie. Co do tutaj jakości, pewnie doświadczeni modelarze nie będą mieli problemu, ale model raczej właśnie dla modelarzy bardziej zaawansowanych, ponieważ tutaj początkujący mogą mieć problem z tym modelem, ponieważ jest to szodrun, więc tutaj może nie być jakichś tutaj mocowań i tak dalej, żeby to ładnie prosto pokleić. Następnym modelem jest duży model PE2 firmy tutaj Mr. Crafta. Jest to model duży, tani, no i tyle można powiedzieć o tym modelu. Następny bestseller to jest 1 do 48 MiG-21. Mamy później następnego Focke Wulfa, to wszystko od firmy Edward i kolejny MiG-21MF też w skali 1.72 z firmy Edward. Później mamy Fokera od Edwarda i kolejny duży model, o, w ten sposób powiem, 1 do 72 firmy Trumpeter w niskiej cenie 27 zł. Następny jest Airfix ze swoim gladiatorem w 1 do 72 i mamy kolejny model firmy Hobby 2000 w cenie 52 zł. Też możemy podejrzewać, że tu będzie Hasegawa wrzucona plus dobre kalki do tego. I następne znowu Hobby 2000 i pewna niespodzianka, bo w skali 1 do 144 mamy A4F. Jest to, tutaj widzę fajne malowanie, takie pustynne. No cóż, skala 1 do 144 nie jest jakoś tak super popularna, ale jakby ktoś chciał startować w zawodach, to na pewnych konkursach można wystawiać w tej skali samoloty. Lecimy dalej, tutaj znowu mamy Hobby 2000 z fińskim Buffalo. I tutaj mamy pewne oszustwo Mr. Crafta,
hobby, znaczy tutaj Hurricane MK1A, który nie jest MK1A, tylko w środku tak naprawdę dostajecie za takie 23 zł dostajecie starego Hellera, który jest w wersji 2C. Także sorry Gregory, ale nie kupuję tego. Bo zaraz wam pokażę, tutaj też gdzieś jest jeden z hitów sprzedaży. O, o tym mówię. Tutaj mamy prawdziwego Hurricane'a MK1. Co prawda kosztuje 63 zł, ale macie tutaj blaszkę, macie maski, porządne kalkomanie, więc jeżeli chcecie zrobić prawdziwego, fajnego Hurricane'a, to jak najbardziej polecam tego. Dobra, to by było na tyle, takie szybkie, można powiedzieć, omówienie tego, co możemy znaleźć w hitach sprzedażowych sklepu Moje Hobby. Mam zamiar tak mniej więcej co miesiąc robić takie zestawienie, żeby nakierować modelarzy początkujących na to, co warto kupić, czego nie warto kupić. Dzięki za oglądanie. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić jakichś nowych inboxów na przykład i innych zapowiedzi modelarskich. Dzięki.